Hej kochani, z tej strony, Ania, witam Was na moim kanale. Dzisiaj będę robiła porządek w mojej szafie, a mianowicie porządek w moich bluzkach. Chciałam zrobić taki film, gdzie pokażę Wam wszystkie rzeczy, których się pozbywam. Jest wiosna, tak jak już Wam mówiłam w ostatnim filmie po prostu wiosna. Dla mnie to jest okres porządków, zmian kwitnięcia, także ja dzisiaj kwitnę, a razem ze mną moja szafa. W dzisiejszej części robię porządki bluzek. Jeżeli spodoba Wam się ta seria i będziecie chcieli zobaczyć kolejne, to oczywiście dajcie mi znać, dajcie łapkę w górę, tak abym wiedziała. Zaczynam od koszul, ponieważ ich jest stosunkowo niewiele, ale ilość tej bieli... słuchajcie. Ile można mieć białych koszul? Naprawdę. Dobra, lecimy po kolei. Zaczynam od y, pierwszej koszuli. I ona jest troszkę taka piżamowa, błękitna. Y, I słuchajcie, ja ją zostawię, ponieważ ona jest bardzo przyjemna, bardzo wygodna, bardzo fajnie się ją nosi. Natomiast koszula, która jest obok. Jest o wiele grubsza i ta koszula wydaje mi się, że jest lniana. Tak zobaczcie, ta koszula ma bardzo dobry skład: 55% lnu, 45% wiskozy. I powiem Wam szczerze, że mi kurczę, trochę szkoda się jej pozbywać, ale tak naprawdę ani razu jej nie nałożyłam odkąd ją kupiłam. Chociaż nie wiem, może, może raz nałożyłam, ale wiecie, nie jest to rzecz, w której chodzę. Jeszcze się zastanowię, ale jednak ona będzie szła w tę stronę. Na nie. Kolejna koszula, która jest przepiękna, również jest y, z ciucha. I słuchajcie, ta też jest troszkę taka jakby. Piżamowa, natomiast ta ma przepiękne wzory i wspaniały materiał. I ona jest z Marks and Spencer i na pewno ją zostawiam, ponieważ to jest taki statement piece. I kolejna koszula błękitna, którą również bardzo, bardzo, bardzo lubię. I ja w niej chodziłam w takim sezonie letnim, jesiennym non-stop, także ona na pewno u mnie zostaje. Taka błękitna koszula to jest zdecydowanie. Rzecz, którą powinnyśmy mieć w szafie Także ona na 100% zostaje Szczególnie, że nie ma żadnych wzorów Jest mocno klasyczna Tutaj moja mama lekko mi ją przypaliła Ale zobaczcie, zrobiła takie, myk, że to po prostu zaszyła Także koszula dalej jest w idealnym stanie Dalej przechodzimy już do białych koszul I słuchajcie, jako pierwsza Jest ta z Zary I powiem wam szczerze, że jestem strasznie Ale to strasznie nią zawiedziona Ona się bardzo odbarwiła tutaj Tutaj, jeszcze pod pachami, takie po prostu przeżółknięcia się zrobiły. Co powiem wam szczerze, że strasznie mnie irytuje, szczególnie, że ona nie była tania. Dla porównania pokażę Wam koszulę ściucha, którą również bardzo, bardzo często noszę. Jest ona w o wiele lepszym stanie niż ta z Zary, a ta kosztowała dosłownie kilka złotych, także tym bardziej jestem w Kurzona. Z drugiej strony bardzo często ją nosiłam, ale słuchajcie, to było, nie wiem, na przełomie może 3 miesięcy i z taką samą częstotliwością nosiłam tę, także jestem naprawdę na maksa zła. Prawdopodobnie jej nie będę wyrzucać, po prostu ją donoszę do momentu, gdzie uznam, że już totalnie się nie nadaje do noszenia. Dalej kolejna koszula i ta jest zupełnie inna niż wszystkie. Ma przepięknie zakończone rękawki, takie troszkę bufiaste. Z przodu można zawiązać ją tutaj przy szyi, także przepięknie to wygląda i ona na pewno zostaje, bo ją bardzo lubię. Dalej mam taką koszulę bez rękawów, i ta koszula również jest ściucha, i ta koszula również jest w 100% chelniana. I tutaj również mam dylemat, ponieważ tak naprawdę Nigdy w niej nie chodziłam, jest naprawdę bardzo ładna, bardzo przyjemna na lato, będzie idealna, ale tak jak mówię, może raz ją tylko nałożyłam, odłożę ją również na tą stronę, może jeszcze nad nią pomyślę. Bardzo możliwe, że ją zostawię, ale zrobię po prostu taki eksperyment, że jeżeli w te wakacje jej nie nałożę, no to. Wyrzucam ją totalnie. Następna koszula wygląda tak, i słuchajcie, jest to jedna z moich ulubionych koszul, także ona na pewno ze mną zostaje. Zobaczcie te przepiękne guziczki. No, jest bardzo taka kobieca, bardzo ładna, ładnie w tali się układa, ładnie tutaj wszystko podkreśla, także ona u mnie na 100% zostaje. I następna koszula, również przepiękna w takim odcieniu kawy z mlekiem, ale słuchajcie, ja również jej nigdy nie nałożyłam. Jeszcze się nad nią zastanowię, ale kurczę, no ciężko. Mi z jednej strony i się jej pozbyć, a z drugiej strony ją zostawić, dlatego że naprawdę ani razu w niej nie byłam nigdzie. Może to też przez to, że tak dużo tych bluzek mam, także jeszcze się nad nią zastanowię. Dalej mam takie cudo i ta koszula chyba pójdzie w odstawkę, ponieważ ten kolor niezbyt komplementuje moją cerę. Mimo, że jest przepiękna, przepięknie wykonana, to niestety ja z niej za bardzo nie korzystam. Zobaczcie na te guziczki. No przecież to jest. Rewelacja, coś pięknego. I kolejna przepiękna koszula, którą mogliście zobaczyć w którymś z Holy lumpeksowych moich. Słuchajcie, ja niestety, ale będę musiała się jej pozbyć, ponieważ ona jest tutaj zniszczona przez żelazko. I powiem Wam, się, że gdy mam ją na sobie, strasznie to widać. Także niestety będę się musiała jej pozbyć mimo że jest taka piękna ale mam nadzieję że znajdę niedługo coś podobnego zobaczcie jak ona jest przepięknie wykończona przepiękna strasznie żałuję że się zniszczyła zobaczcie o teraz pod światło możecie zobaczyć zarówno pod pachą jak i na środku widać to i strasznie strasznie mnie to irytuje i ostatnia już koszula którą maltretowałam dosłownie w te wakacje ponieważ jest ona taka dłuższa i na Insta robiła furorę wziąłem ze sobą na wakacje do Włoch i powiem wam szczerze że wtedy troszkę mi się zniszczyła ona już nie jest taka biała, biała jak była. Jest taka troszkę przeżółknięta. Ja postaram się ją naprawić, ponieważ to jest bardzo ładna koszula. I ona była dosyć droga, ponieważ kosztowała ponad 100 zł. Także na pewno się jej nie pozbywam. Będę z nią pracować i prawdopodobnie w te wakacje również ją będę nosić. Dalej mam taką hiszpankę i ją zostawiam, ponieważ ona idealnie się sprawdzi na lato. Zobaczcie te rękawki, zobaczcie tutaj to wykończenie. No pięknie, pięknie ona się prezentuje i na pewno Będę w niej chodzić. Następnie taka bluzka koszulowana, nad którą się bardzo zastanawiam, ponieważ jest przepiękna, nawet miałam ją na sobie kilka razy, ale nie jestem pewna, czy będę w niej jeszcze chodzić. Nie wiem, czy macie coś takiego. Ja bardzo często mam tak, że po prostu coś mi się podoba, nawet to nosiłam, ale wiem, że już tego nie będę nosić, także coś takiego mam z tą bluzką. Chyba będzie. Szukać nowego właściciela. Następna rzecz to jest takie body. I powiem Wam szczerze, że kupując to, byłam po prostu totalnie zauroczona. I wydawało mi się, że na pewno będę je nosić, ale do tej pory ani razu go nie założyłam. I to jest dla mnie dramat. Po prostu dramat. Tego golfu się pozbywam, miałam go na sobie kilka razy, natomiast nie czuję, żeby ten kolor był odpowiedni dla mnie. On jest właśnie taki rudawy i takie kolory niestety ale na mnie dobrze nie wyglądają. Także ten golf również pójdzie szukać nowego właściciela. I to jest taki krop. Top golfik, długi rękaw. No jest przepiękny, tylko tak jak mówię, nie mój kolor. Zobaczcie, to są wszystkie moje golfy z krótkim rękawem. To jest jakaś obsesja dosłownie. I tak, ten pierwszy na pewno ode mnie odchodzi, ponieważ on jest taki niekomfortowy w noszeniu, przez to, że jest taki bardzo długi. Jeżeli chodzi o wkładanie go w spodnie, to po prostu brzydko się układa. Także ten pierwszy golf ode mnie odchodzi, a to również był pierwszy golf z krótkim rękawem, jaki sobie kupiłam. Także kupując go, nie myślałam o tym, że może z nim być coś nie tak. Także on na pewno trafi gdzie indziej. Natomiast resztę tych golfów sobie zostawiam. Ten oraz ten to są golfy z Zary z najnowszej kolekcji. Niedawno je kupiłam i je uwielbiam dosłownie. Kocham je. One tak pięknie przytulają całe ciało. No, rewelacyjnie wyglądają. Tak samo ten golf bardzo lubię. I tak samo zostawię jeszcze ten Dzianinowy golf. Słuchajcie, on jest nowy. Ja jeszcze go na sobie nie miałam. On nawet tam ma metkę w środku. O, widzicie, możecie zobaczyć. Natomiast ja. Go sobie jeszcze nałożę i wtedy dopiero zobaczę, czy będę go już zostawiać na stałe, czy nie. Natomiast bardzo mi się podoba, przepięknie wygląda i myślę, że ładnie też będzie się prezentował, wystylizowany. Także zostawiam te cztery, natomiast ten pierwszy odchodzi ode mnie. I oprócz koszul, które wam pokazywałam, pozbywam się jeszcze tych wszystkich bluzek, już je wyselekcjonowałam z całej reszty. I tak, w skrócie wam powiem, czemu się ich pozbywam. Tego body pozbywam się dlatego, że ono ma takie majtki zakrywające całą pupę, czego jak ym, oglądaliście moje poprzednie filmy, wiecie, że nienawidzę, mimo że jest praktycznie nowe, bardzo mięciutkie, bardzo przyjemne. Mam nadzieję, że komuś innemu po prostu sprawi większą radość niż mi. Kolejna bluzka jest w paski i słuchajcie, ja nienawidzę siebie w paskach i to tyle. To tyle już wystarczy. Tak samo ona nie jest w ogóle zniszczona, yy, natomiast no, nie podobam się sobie w paskach. Także w niej na pewno nie będę chodzić. Natomiast ta bluzka była przeze mnie bardzo często noszona i ona jest po prostu już strasznie zniszczona, także w niej już na pewno nie będę chodzić. W tej bluzeczce natomiast odbarwiły się ramionczka na takie różowe i tutaj tak samo. Um... No te wszystkie detale się odbarwiły, także w niej y, też nie będę chodzić. Ten golf z krótkim rękawem to już wam pokazywałam. Ta bluzka, słuchajcie, ona mnie tak denerwuje. Ona ma przepiękny materiał, jest naprawdę bardzo przyjemna, ale jest tak ciężka w noszeniu, ona jest taka mocno lejąca, nie opina ładnie ciała i po prostu strasznie mnie to denerwuje, także jej też się pozbywam. Dalej nad tą bluzeczką jeszcze myślę, ponieważ bardzo ją lubię i swego czasu bardzo często ją nosiłam. Zobaczcie, ona w ogóle jest ręcznie robiona, szczerze mówiąc. E, dlatego troszkę mnie tak przekonuje, żeby ją zostawić. Jeszcze się zastanowię. No, wydaje mi się, że nie, no teraz jak na nią patrzę, to mi się bardzo podoba. Nie, no chyba ją zostawię. <ścoughs> no, także jeszcze, jeszcze się zastanowię, ale. No bardzo mi się ona podoba, dajcie znać jak wam Czy wam też się podoba Ta bluzka jest ze mną już kilka lat Ale nie nosiłam jej aż tak często Nie jest ona zła Natomiast ten kolor również Tak średnio do mnie pasuje Także głównie przez to jej będę się pozbywać Słuchajcie, tę bluzkę mam Stosunkowo niedługo Mogliście ją zobaczyć w którymś z holi Ostatnich lumpeksowych Ale ta bluzka Po jednej imprezie się tak zniszczyła Plus odpadł od niej góry Buzik. Zobaczcie, tutaj się zniszczyła, wyciągnęła się strasznie. Tak samo z tyłu jeszcze się wyciągnęła. Zobaczcie, tutaj wszędzie nitki wystają. Tutaj się strasznie zmychaciła. Nie jest to ładne i ona. Niestety, ale też już poleci ode mnie. Jeszcze wynalazłam te trzy bluzki, których też się pozbywam. Przede wszystkim dlatego, że one są strasznie wyświechtane. To są wszystkie bluzki na ramionczkach, które prawdopodobnie zostawiam. Chociaż tutaj się zastanawiam jeszcze nad kilkoma. Między innymi nad tą, dlatego że ona ma takie bardzo długie ramionczka. I po prostu strasznie nisko na mnie leży. Także chyba tej też się pozbędę. I tak samo myślę jeszcze o tej, ponieważ... Ten kolor on mnie tak strasznie zaróżawia, że tak powiem. I też nie jestem do niej przekonana. Także chyba te dwie też jeszcze odejdą. No a resztę sobie zostawiam. Oczywiście bejziki białe. Tutaj takie bardziej eleganckie bluzki, Tutaj taka piękna z zarys z zeszłego roku. Tutaj oczywiście najzwyklejsze bejziki, które zawsze się przydadzą. Tutaj też ta elegancka. Ona jest taka sama jak ta biała i ja je kupiłam w ciuchu. Znowu was odsyłam do holi lumpeksowych. No, i oczywiście ta ją kupiłam w wakacje w zeszłym roku. I to są kolejne bluzki, które zostawiam. Tutaj ta przepiękna, ona jest w ogóle ściucha. Ona ma z tyłu takie odkryte plecy, no jest. Boska. Ta kolejna to jest bluzka z Zary. Również ją uwielbiam latem. E, tutaj moje ukochane body z Zary. Brakuje białego, ponieważ jest w praniu, ale ja naprawdę, naprawdę bardzo lubię. E, kolejna bluzka to jest taki basic. Ona raczej będzie taka, wiecie, do luźnego chodzenia, ale też jest z bardzo porządnego materiału, także zostawiam ją. A tutaj są bluzki z długim rękawem i golfy, które zostawiam. Wszystkie z tych rzeczy już wybrałam, że na pewno je zostawiam. Tutaj granatowy golf, taki jasny beżowy. Tutaj słuchajcie, muszę Wam powiedzieć o tym body na jednoramie, ponieważ dopiero teraz, jak przeglądałam szafę, to sobie o nim przypomniałam, bo był tak zawalony innymi rzeczami, że kompletnie o nim zapomniałam. Tutaj moje dwie ukochane bluzki z Naked. One są takie krótsze, crop top, prostokątny dekolt i długi rękaw. Uwielbiam te bluzki. Tutaj kolejny golf, tym razem szary. Tutaj taki sweterek z Zary, też z długim rękawem. Tutaj zwykła bluzka. Tutaj kolejny golf, tym razem Crop top też właśnie z długim rękawem. I na koniec ta bluzka. Słuchajcie, miałam z nią straszny dylemat. Nie wiedziałam, czy ją zostawiać, czy nie, ponieważ powiem Wam szczerze, że jest średnia, jeżeli chodzi o wygodę. Natomiast jest tak ładna, że ją zostawiam i będę ją miała na jakieś specjalne okazje. I znalazłam jeszcze dwie takie koszule, które mam w swojej kolekcji, które uwielbiam. Ta pierwsza jest z Zary i to jest jedna z moich ulubionych koszul. Ona przepięknie wygląda. Robi przepiękną talię, naprawdę jest rewelacyjna. Natomiast ta druga jest dosyć niepozorna. No, ponieważ z przodu wygląda całkiem normalnie, natomiast z tyłu ona ma takie wycięcie na całe plecy, tutaj na dole jest wiązana, no przepięknie to wygląda, także te dwie również zostawiam. I tak, to są rzeczy do wyrzucenia, do oddania lub do sprzedania. Tutaj są rzeczy, które zostawiam, natomiast tutaj są rzeczy, które są w czyśćcu i nad nimi jeszcze muszę pomyśleć troszkę. Prawdopodobnie po prostu poprzymierzam te rzeczy no i się zastanowię. Jeżeli chodzi o sprzątanie moich bluzek, to to już tyle na dziś. Już się z Wami pożegnam. Ja lecę posprzątać to. Ładnie do szafy poukładać, ale już was tym nie będę zanudzać. Widzimy się w kolejnym filmie. Oczywiście dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, dajcie mi znać, czy podoba Wam się taka seria i czy chcecie kolejne części, sprzątanie innych części garderoby, w ogóle sprzątanie mojej szafy. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, ponieważ tam teraz jest konkurs, a my widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki!